Upalny poniedziałek, 4 sierpnia, Beata Pardem. Witam i zapraszam na aktualności na żywo także w internecie dzięki aplikacji TVP Stream. Sprawdźmy, co wydarzyło się dziś w regionie. Z Rzeszowa do Częstochowy w upale wyruszyła piesza pielgrzymka. Nogi same ciągną na Jasną Górę. Wielkie emocje i zamknięte ulice. Już jutro trzeci etap Tour de Pologne na trasie Kielce-Rzeszów. O godzinie 15.30 od tej godziny zamknięta będzie droga krajowa nr 9 na odcinku od Rzeszów Północ, czyli autostradowy węzeł Rzeszów Północ do Alei Cieplińskiego. Skruszony przestępca sam zgłosił się na policję. Chcę odpowiedzieć za swoje czyny, a po ukaraniu rozpocząć nowe życie. Przed nimi 10 dni drogi, nawet w takim upale jak dziś, a do pokonania 30 km każdego dnia. Dziś rano wyruszyła w trasę rzeszowska pielgrzymka na Jasną Górę już po raz 37. 1600 pielgrzymów jest już w drodze, każdy z bagażem na plecach, modlitwą na ustach i z intencją w sercu. Polecajmy Bogu naszych braci i siostry, udających się w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę i prośmy. Niech Bóg wytyczy im pomyślną drogę. Pielgrzymi wyruszyli w daleką drogę tuż po porannej mszy. Każdego dnia muszą przejść około 30 km. I choć dla wielu to pierwszy raz, wierzą, że dadzą radę. Tak jak pan Edward, któremu w drodze towarzyszy chory na porażenie mózgowe syn Piotrek. Modlitwa może idzie w parze z wysiłkiem, tylko jest za co podziękować i jest jakiś cel, to się idzie lepiej. On się cieszy, że idzie, może damy radę. Co bardziej doświadczeni pielgrzymi są pewni, że długa trasa nawet w upale będzie do pokonania. Sam miałem opory na początku, ale myślę, że każdy, który idzie na pielgrzymkę po raz pierwszy, później łapie pewnego tego bakcyla i no po prostu musi iść dalej, nogi same ciągną na Jasną Górę. To jest tak, że do piątego dnia jest kryzys, w sensie, że jest coraz ciężej, od piątego dnia już jest po prostu coraz lepiej. Dziewiątego dnia może naprawdę być już zmęczonym, można mieć tyle bąbli na nogach, a można skakać po prostu i po prostu biegać z radości. Wśród rzeszowskich pielgrzymów jest ksiądz Antoni, który na co dzień pracuje w Zabłotowie w okręgu stanisławowskim na Ukrainie. Na Jasną Górę idzie modlić się o pokój na wschodzie. Żyje się tym, co się widzi w telewizorze, żyje się mobilizacją wojskową, żyje się tymi pogrzebami żołnierzy, bo jednak no, są ofiary w ludziach. Za pokój na świecie, za rodzinę, o zdrowie. Dziś każdy wyruszał z jakąś osobistą intencją. Podziękować za łaski, co otrzymane i prosić o dalsze życie dla całej rodziny, dla rodziny innych znajomych, sąsiadów. Żeby nas nie stłamsili, tak, bo teraz jest taki natłok tej propagandy na tą wiarę, na chrześcijan. Tyle na świecie ginie chrześcijan. Intencji taką, którą mam w sercu i która i Bogu wiadoma jest. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwają służby porządkowe, dbają jednak nie tylko o porządek, ale też o dobre samopoczucie maszerujących. To jest coś fajnego, to jest coś zawsze nowego, coś co możemy robić, zarówno bezpieczeństwo i zabawa w tym jest. Bo bawimy się lizakiem takim i uśmiechamy się do ludzi. W tej atmosferze uśmiechu i radości rzeszowska pielgrzymka 13 sierpnia dotrze do Częstochowy. Tam razem z innymi pielgrzymami z całej Polski złożą swoje intencje przed obrazem Czarnej Madonny. Jutro w Rzeszowie i w całym regionie czekają nas dużo większe utrudnienia niż dziś przy pożegnaniu pielgrzymów. Zaczęło się wielkie kolarskie święto, czyli wyścig Tour de Pologne. Finisz trzeciego etapu z Kielc do Rzeszowa planowany jest jutro około 18.30, ale niektóre ulice w Rzeszowie będą zamknięte już od rana. Tour de Pologne rozpala umysły kibiców w całej Polsce. Wśród nich jest 16-letni Jakub Murias. Przygodę z kolarstwem rozpoczął 5 lat temu od startu w mini Tour de Pologne, który towarzyszy głównemu wyścigowi. Mam coś tam pod nogą, mam to zacięcie do tego sportu i żebym spróbował. No i udało się, tam zająłem drugie miejsce. Teraz napędza karierę i marzy o starcie w przyszłości w Tour de Pologne. O tym, że to możliwe, przekonuje trener Eugeniusz Korbecki. W głównym peletonie jedzie jego wychowanek, były zawodnik resowi, pochodzący z Jasła, Bartosz Warchoł. Jest to jakiś magnes dla kolejnych adeptów, którzy chcą uprawiać kolarstwo w Rysowie. W peletonie łącznie 18 Polaków. Wśród nich gwiazda, która rozbłysnęła w Tour de France, Rafał Majka. Na razie nie błyszczy, bo kolarstwo to rowerowe szachy. Ja jestem góralem i na pewno nie będę atakował na etapach płaskich. Mam od tego drużynę, żeby mnie pilnowała, żebyśmy jechali cały czas z przodu i unikali problemów.
Problemów na pewno nie uniknął kierowcy. Aleja Cieplińskiego, główna ulica w centrum miasta. W tej chwili słychać tylko szum samochodów. Jutro tylko i wyłącznie szum przejeżdżającego peletonu. Kolarze wjadą do Rzeszowa około godziny 18, ale Aleja Cieplińskiego będzie zamknięta dla ruchu już od godziny 5 rano. To właśnie tu będzie meta, ale utrudnienia czekają nie tylko w Rzeszowie. Kolarze jadą z Kielc. Około 16.30 przejadą mosty na Wiśle. Policja już wcześniej zamykać będzie fragmenty drogi krajowej nr 9 w powiecie tarnobrzeskim i kolbuszowskim i kierować na objazdy. O godzinie 15.30 od tej godziny zamknięta będzie droga krajowa nr 9 na odcinku od Rzeszów Północ, czyli autostradowy węzeł Rzeszów Północ do Alei Cieplińskiego. Te utrudnienia będą trwały do czasu przejazdu kolumny kolarzy. Do Rzeszowa wjadą ulicą Warszawską, potem trzykrotnie pokonają pętlę w centrum miasta. Pętla będzie zamknięta dla ruchu pojazdów już od 11.00. To trasa od Urzędu Marszałkowskiego, potem Lisa Kuli, Hetmańska, Powstańców Warszawy. Na Zaporze czynny będzie jeden pas dla samochodów, potem zamknięta ulica Podwisłocze i trasa zamkowa. Zmienione będą kursy niektórych autobusów. Ruch przywracany będzie sukcesywnie po przejeździe kolarzy. Najpóźniej, dopiero około 23.00, otwarta zostanie ulica Cieplińskiego i Lisa Kuli. 33-letni przestępca poszukiwany od 10 lat za gwałt, fałszerstwo i rozbój sam zgłosił się na policję. Mężczyzna przyszedł wczoraj do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i powiedział, że chce w końcu odpowiedzieć za swoje winy, odbyć karę i rozpocząć nowe życie. To osobliwa historia. Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przyszedł mężczyzna, poprosił o spotkanie z kimś z kierownictwa, mówił, że ma ważną sprawę. Chwilę później oświadczył dyżurnemu, że jest od 10 lat poszukiwany w związku ze zgwałceniem, z fałszerstwem i z rozbojem i ma dosyć życia w ukryciu. Mówił, że znudziło mu się ciągle rozglądanie się wokół, czekanie na chwilę aresztowania. Rozmawiał również ze swoimi znajomymi, którzy wespół z nim popełnili te przestępstwa. Oni są już po wyrokach, cieszą się wolnością. Zazdrościł im, powiedział, że chce odpowiedzieć za swoje czyny, a po ukaraniu rozpocząć nowe życie. Teraz Przemyśl i utrudnienia na drodze w kierunku Arłamowa i Kalwarii Pacławskiej, w miejscu, gdzie ruszył drugi etap budowy obwodnicy miasta. W tej chwili obowiązuje tam ruch wahadłowy i jak łatwo przewidzieć, tworzą się korki. Kierowcy narzekają, ale umiarkowanie, bo widzą też efekty drogowych inwestycji. W przyszłości właśnie tą trasą dojedziemy do nowego polsko-ukraińskiego przejścia w Malchowicach. Utrudnienia czekają kierowców w tym miejscu na ulicy Słowackiego. Od budowanego ronda do skrzyżowania z ulicą Obozową. Obowiązuje ruch wahadłowy. Kierowcy muszą czekać na zielone światło. Teraz się długo stoi. W godzinach szczytu jeszcze dłużej, wieczorem lżej. Z ruchu wyłączony jest pas drogi w kierunku Przemyśla, ale kierowcy nie narzekają. W tej chwili fatalnie, no bo długo trzeba stać, ale w przyszłości myślę, że będzie lepiej. W ostatnim czasie się dużo dzieje w ogóle na polskich drogach z tego, co widać. Po prostu te pieniądze są dobrze wykorzystywane. Na takiej zasadzie, które pobierają z Unii Europejskiej. Przebudowa drogi wojewódzkiej to część budowy drugiego etapu obwodnicy Przemyśla, która umożliwi łatwy dostęp do terenów inwestycyjnych w strefie przemysłowej i zdecydowanie odciąży centrum. Jesteśmy na etapie wykonywania robót asfaltowych. Roboty są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Zakończenie tych robót głównych asfaltowych jest planowane na koniec września. W tej chwili jesteśmy w miejscu, gdzie drugi etap obwodnicy łączy się z ulicą Słowackiego. To miejsce zostanie w znaczny sposób przebudowane. Droga w tym miejscu jest poszerzana o dwa pasy jezdni. Oprócz tego wymieniane są stare i wykonywane nowe instalacje. W przyszłości będzie to droga prowadząca do nowego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Malchowicach. Została wprowadzona organizacja ruchu, która niestety powoduje pewnie jakieś utrudnienia, ale żeby wykonać roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, takie zamknięcie musi być wykonane. Mamy nadzieję, że czy tak planujemy, że w połowie września te utrudnienia zostaną zlikwidowane i normalny ruch zostanie przywrócony już na nowej nawierzchni po nowym rondzie. O pozwolenie na budowę przejścia wojewoda ma wystąpić w przyszłym roku. Na razie ogłosiła przetarg na dokumentację techniczną, którą wykonawca ma czas wykonać do 1 grudnia. Przejście ma powstać w ciągu 2 lat. Cała infrastruktura będzie po polskiej stronie, między innymi na gruntach przekazanych przez gminę. Będą wszystkie obiekty służące odprawie i osób, i samochodów
i autobusów. Oczywiście nie będzie tutaj tego przejścia dla przejazdów tirów i ciężkich samochodów. Przemyska obwodnica, której drugi etap kosztuje ponad 100 milionów złotych, w przyszłości będzie skracać drogę do rejonów położonych na południe od Lwowa, do Dobromila i Starego Sambora. Urząd Marszałkowski chce, żeby ZUS kontrolował zwolnienie lekarskie Jana Burka, pełniącego obowiązki członka zarządu województwa podkarpackiego. Chodzi o sytuację z 31 lipca, gdy uczestniczył w obradach sejmiku i głosowaniu, mimo zwolnienia lekarskiego do 30 sierpnia. Jan Burek nie odbiera telefonów, trudno więc o jego komentarz w tej sprawie. W naszym studiu był natomiast marszałek, który tak tłumaczył wniosek urzędu. Takiego typu rzeczy wymagają tego, żeby pracodawca zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją, że ktoś podejmuje pracę, wykonuje mandat, prawda, udziela się, że tak powiem, niezależnie od tego, czy ma wpisane, może chodzić, czy musi leżeć, prawda, to jednak jest to praca, bo zwolnienie jest od świadczenia pracy i takie miejsce miało. Ja jako pracodawca... Jakie to może mieć konsekwencje? Znaczy, są przykłady, że jest cofnięte świadczenie, ale być może, że ZUS prześle tutaj obserwatora. No zobaczymy, jak się zachowają, bo będzie to miało miejsce, bo pan marszałek Burek w dalszym ciągu ma to zwolnienie i teraz będziemy no też być może świadkami, że przyjdzie na tą sesję. A głosowań tych, które się odbywały z jego udziałem? No ja myślę, że tu by trzeba było, że tak powiem, żeby się wypowiedzieli w tej kwestii prawnicy. Tymczasem nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego zarzuca radnym podkarpackiego sejmiku kompromitację. Na konferencji prasowej Ireneusz Dzieszko odniósł się do ostatniej burzliwej sesji, na której nie brakowało kłótni i wzajemnych oskarżeń. Ireneusz Dzieszko, działacz nowej prawicy, nazwał ostatnią sesję sejmiku kompromitacją dla podkarpackiego samorządu. Tak określił spór radnych Prawa i Sprawiedliwości z radnymi koalicji PO-PSL-SLD. Oto, czy zarząd może złożyć wniosek o samoodwołanie. Przerzucanie się opiniami prawnymi tak naprawdę powoduje na poziomie debaty w sejmiku, powoduje, że osoby, które patrzą z boku, mówią, to jest jakiś dom wariatów po prostu, to jest jakiś cyrk, to jest po prostu normalny cyrk. Nowa prawica zarzuca też samorządowcom, że upierają się przy budowie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Rzeszowie za 130 milionów złotych. Choć wykonawca poinformował publicznie, że projekt jest zły, a konstrukcja budynku może zagrażać bezpieczeństwu. Działacze nowej prawicy dodają też, że w podkarpackim samorządzie od lat trwa wymiana personelu między PiS i PO, tak by u władzy trwali ci sami ludzie. Andrzej Kwiatkowski, kierownik pogotowia ratunkowego firmy Falk w Przeworsku, został nowym dyrektorem wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Rzeszowie. Wygrał konkurs ogłoszony przez samorząd województwa. Natomiast nowym dyrektorem wojewódzkiego podkarpackiego szpitala psychiatrycznego w Żurawicy został wybrany Mariusz Kwaśny. Wcześniej zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-technicznych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Wciąż nie wiadomo, kto zostanie szefem wojewódzkiego zespołu specjalistycznego w Rzeszowie. Warsztaty fotografii, przeglądy filmów przyrodniczych, pokazy jeździeckie i lekcje przyrody. Takie prawdziwe oko w oko z owadami i innymi robaczkami, jak mówią sami uczniowie. W Lutowiskach trwa festiwal Dzikie Karpaty, oryginalny pomysł Fundacji Bieszczadzkiej. Były prelekcje i warsztaty. Wszystko po to, by lepiej poznawać tajemnice górskiej flory i fauny. No nie ciekawe są. Są owady i inne robaczki i zwierzątka. Przyjechaliśmy dla warsztatów przyrodniczych z dziećmi, które koniecznie chciały wziąć w nich udział i bardzo się kłóciły, który temat będzie najciekawszy. Festiwal Dzikie Karpaty bogaty był w warsztaty fotografii, przeglądy filmów przyrodniczych i pokazy jeździeckie. Jest to ścieżka tak zwana próba dzielności dla konia. Przeszkody są zróżnicowane, bardziej terenowe, czyli kłody, jakieś zjazdy, podjazdy pod strome zbocza. Konie huculskie pochodzą jakby z Karpat, czyli są to konie rodzime tutaj dla tego terenu. Jeździli na nich huculi, czyli pewnie i bojkowie, i łemkowie. Poruszali się na tych koniach. Na uczestników festiwalu czekała przejażdżka zaprzęgiem koni huculskich. Do tego swojskie jadło i oryginalne zabawki ludowe z terenu Karpat Wschodnich. Impreza ma bardzo konkretny cel. Nie jest o wszystkim, tylko ma konkretny cel. Promocja przyrody i turystyki przyrodniczej i konkretne narzędzia, czyli narzędzia edukacyjne, w jak największym stopniu zajęcia praktyczne w kontakcie z przyrodą.
A taki kontakt z naturą oczywiście pobudza apetyt, zwłaszcza na tradycyjne regionalne potrawy. Tych można było skosztować w Baszni Dolnej na Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła. Wśród przysmaków przygranicznej kuchni polecamy kulisz i plimieni. To był jubileuszowy, bo już 10. Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. To impreza, która pokazuje różnorodność tych terenów i to, że od wieków żyją tu obok siebie różne narody. Kiedyś Żydzi, Polacy, Ormianie i Rusini, teraz głównie Polacy i Ukraińcy. Tę różnorodność widać w charakterystycznej muzyce, obyczajowości i kuchni właśnie. My proponujemy pierożki pielmieni lwowskie. To są pierożki nadziewane mięsem wołowym. Serwujemy pierogi szwaby nadziewane ziemniakami z białym serem, okraszone skwareczkami. My przygotowali kulisz. Sam kulisz gotuje się z pszena, dodaje się salo, szponder i kiełbasa. Były też m.in. gołąbki startych ziemniaków z kaszą gryczaną i pierogi nadziewane gęsiną, ale też regionalne nalewki, m.in. orzechówka, kminkówka, ale też żubrówka. Wszystkie potrawy tradycyjnie już oceniała specjalna komisja, wybierając te najlepsze, a degustowali wszyscy uczestnicy festiwalu. Już po raz 6 w Zatwarnicy w gminie Lutowiska odbył się bojkowski kiermasz, czyli święto odchodzącej powoli w zapomnienie kultury dawnych mieszkańców tych terenów. Jak co roku była to okazja do spotkania się obecnych i dawnych mieszkańców, ale też turystów, dla których to jedna z doskonale znanych już imprez promujących Bieszczady i pokazujących ich wyjątkowość i oryginalność. Serce się raduje, dusza rośnie, albo serce rośnie, dusza się raduje. Inaczej mówiąc, jeżeli odnajdujemy na tych terenach tamtą kulturę, a to w różnych jej aspektach, postaciach. Bojkowie to bieszczadcy górale z charakterystycznymi strojami, rękodziełem i muzyką. I właśnie to wszystko w wykonaniu artystów z Polski i Ukrainy można było zobaczyć w Zatwarnicy. Były warsztaty artystyczne odbywające się w bojkowskiej chacie, kiermasz rękodzieła i koncerty. A wszystko dzięki Stowarzyszeniu Zatwarnica, która jest organizatorem kiermaszu. A na koniec koncert pokoju, który odbył się w Jarosławiu. W ten niezwykły sposób uczczono z udziałem artystów z Japonii i Polski zbliżające się obchody tragedii w Hiroshimie i Nagasaki. Ale przesłaniem był także pokój teraz, coraz bardziej zagrożony na Bliskim i Dalekim Wschodzie, a także na Ukrainie. Gwiazdą koncertu był japoński wirtuoz Jin Matsuno. Światowej sławy skrzypek gra na skrzypcach Stradivariusa. W Jarosławiu wystąpił wspólnie z artystami z Polski i Japonii. A przesłaniem całego koncertu było właśnie niezależne od szerokości geograficznej i półkuli pragnienie pokoju, które łączy wszystkich ludzi. W tym przypadku nie ma znaczenia język, kultura i historia. Koncert był też rodzajem modlitwy o pokój na świecie. Chcemy razem być, aby wydobywać to, co najpiękniejsze i pokazać, że świat jest piękny. Świat sam w sobie jest pełen pokoju, tylko ten niepokój wyrasta w tych miejscach, gdzie jest za dużo egoizmu, przemocy. Koncert odbył się w Kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu. To były aktualności. Dziękuję i czekam na Państwa w kolejnych serwisach. Do zobaczenia.